chciałam Państwu powiedzieć, że nie możemy tak zaprzestać. Musimy się na coś umówić. Umówić się na to, że jeżeli będzie jakieś zagrożenie, znowu przyjdziemy i wcześniej porozmawiamy z innymi. Bo jednak to dużo daje. O Radzyniu słychać właśnie w stolicy, że w Radzyniu jest grupa ludzi, która przychodzi i która protestuje. Wczoraj, gdy wróciłam do domu, włączyłam internet i przeczytałam Wrzutkę, wiersz, który zniknął po kilku minutach, ale zdążyłam jeszcze zrobić zakładkę. Napisał ten wiersz, on jeszcze nigdzie nie był publikowany, bo to jest świeżynka, nigdzie nie znalazł jeszcze swojego odzewu. Napisał to Julian Kornhauser, ojciec panującej nam pierwszej damy. Jak ta nowa fala dziś brzmi? Państwo zdejmie naród, państwo zdejmie ojczyznę, państwo zdejmie barykadę, państwo zdejmie wypadki grudniowe, państwo zdejmie niektóre nazwiska, państwo zdejmie sztandary, państwo zdejmie Żydów, państwo zdejmie wolną Europę, państwo zdejmie marzec, państwo zdejmie tytuły, rangi i stopnie. Państwo zdejmie tryb rozkazujący. Państwo zmieni naród na obóz socjalistyczny. Ojczyznę na miasta przemysłowe, barykadę na skład makulatury, wypadki grudniowe na powieść bratnego. Państwo zmieni niektóre nazwiska na inicjały, sztandary na pochód pierwszomajowy, Żydów na profesorów, wolną na Europę na CIA, marzec na wiosnę, tytuły, rangi i stopnie na puste miejsca, tryb rozkazujący na tryb warunkowy. Państwo jest najwybitniejszym poetą polskim. To napisał, myślę, że w tych dniach, kiedy to się dzieje, ojciec, który jest poetą, który jest wybitnym polonistą, wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego syn Jakub jest też poetą, wielce nagradzanym. Także widzicie Państwo, jak to widzą właśnie wielcy poeci, intelektualiści, którzy są z nami, którzy wspierają nas, którzy walczą piórem. A to jest bardzo ważne, to jest inteligencja i to jest wiara. Powinniśmy w to się słuchać, wczytać i brać z tego przykład i wyciągać wnioski.